180. The Chalice to komiks, który ma wszystko, co potrzebne, żeby był bardzo dobry. Chuck Dixon to doświadczony scenarzysta i ma na koncie wiele dobrych komiksów, jak chociażby świetna saga z Timem Drake'iem zdobywającym szlify jako trzeci Robin, czy też epizody Nightfallu. Tu jednak porwał się chyba na historię zbyt dużego kalibru i nie starczyło mu pary, by ją sprawnie poprowadzić do końca. Oto w ręce Bruce'a Wayne'a trafia niezwykły starożytny artefakt. Ponoć dlatego, że Thomas, jego dawno martwy ojciec, był ostatnim z długiej linii spadkobierców. Ha, te rodzinne tajemnice, na każdym kroku jakaś. Artefaktem okazuje się być nic innego, jak poszukiwany od 2000 lat święty kielich zwany potocznie Graalem. Posiadanie takiego fanta nieodłącznie musi sprowadzić ci na głowę kłopoty i faktycznie już po chwili okazuje się, że Batman ma na głowie tajemnicze bractwo, będące oczywiście, jakżeby inaczej, właścicielami kielicha, a przynajmniej spadkobiercami prawdziwego właściciela. Dodatkowo w całą sprawę miesza się Ra's al Ghul, który, o czym nie wiedzieć czemu nie wiedzieliśmy, poszukuje Graala już od setek lat. Zaiste pełen tajemnic ten człowiek. Jedną z nich jest także odpowiedź na pytanie, po co potrzebny mu Graal, by zapewnić Talii nieśmiertelność, skoro ma jamy Łazarza. W to wszystko w dodatku na zlecenie Pingwina miesza się Catwoman. I ten akurat wątek jest szczególnie udany, bo w obliczu wspólnego zagrożenia zawiera rozejm z Alfredem i ramię w ramię stają do walki, a to widok, którego długo się nie zapomina. I w zasadzie ten galimatias lepszych i gorszych pomysłów dałby się spokojnie czytać, gdyby nie zakończenie, które jest jak splunięcie czytelnikowi w twarz i powinno być na Wikipedii podawane jako przykład rozwiązania Deus Ex Machina. Komiks bez tych trzech ostatnich stron byłby milion razy lepszy, panie Dixon, tandeciarzu. Strona graficzna poprezentuje się o niebo lepiej. John Van Fleet, przynajmniej z tego co widziałem, ma bardzo ciekawy styl łączący grubą, konturową kreskę przypominającą Briana Steelfreeza z kolażami i farbami. Daje to świetny efekt wizualny, przywodząc na myśl takiego guru grafiki jak Dave McKean. Grafika ta ma świetny, nocny klimat. Batman jest mroczny, Catwoman jest seksowna, tylko nie wiedzieć czemu Ra's wygląda jakby miał 25 lat, co przy kanonie przedstawienia go jako mężczyzny w średnim wieku dosyć nieprzyjemnie zaskakuje. Van Fleet dobrze radzi sobie z opowiadaniem trochę nieszczęśliwego scenariusza. Kolejne strony czyta się szybko i z przyjemnością. Gdzie trzeba, jest panel całostronicowy. Gdzie trzeba, pływający kadr. Ten facet to rewelacyjny przykład na to, jak skromnymi w sumie środkami graficznymi uzyskać można naprawdę wysokiej klasy efekt. Chwilami tylko budzi się gdzieś z tyłu głowy pytanie, czy on to rysuje, czy rotoskopuje. Jakakolwiek jednak będzie odpowiedź, nie ma to większego znaczenia. To komiks raczej dla miłośników niecodziennej grafiki. Przynajmniej we mnie część kolekcjonera kupująca takie tomy jak Dark Knight Dynasty czy Harvest Breed z przyjemnością po ten album sięgnęła. Niestety, ta część, która lubi Batmana za wciągające, inteligentnie napisane, sensacyjno-detektywistyczne historie, jest obrażona na pana Chucka i to dosyć poważnie, bo tak naprawdę ten komiks to bardzo ładnie i ze smakiem namalowana totalna sieczka. Każdy z was musi więc sam ocenić, czy bardziej pociąga go oprawa graficzna, naprawdę dobra, czy inteligentna rozrywka przy czytaniu. Pozdrawiam. Godaj.